Good morning. Hello everyone at the Pidgin Jedlinsk Market in Poland. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2A. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Po ile te młodziaczki? Nie wiadomo, nie ma właściciela tutaj. To są wywrotki. Blajwinerki stare, widzę parka taka. Ale nie ma właściciela, hodowcy z rana chodzą, kupują. Mam takie czajeczki saksońskie. Po ile te czajeczki? 40. 40. A ten masłowy ten żołnierzek też 40. Też 40 zł. Tu inaczej jest maściuk, inaczej samczyk? Samiec, tak. I kosztuje ile? Jestówki. A perłóweczka? Perłóweczka 60 zł. 60 zł. Dzięki. Kolega mówi tak, czajeczki mam bardzo ładne, budapeszki żółte. Wszystkie po 500, tylko że klatka wleci się, tak? Tak. Klatka wleci się, proszę bardzo. Się go dowiedziemy na miejsce. Na miejsce. Kolega, zapraszamy tu do Jedlińska. Po ile tutaj? Pod jedyszki. Jest taki krymeczek. Perłowa, ale nie ma właściciela, nie wiem co ile kosztuje. Po ile tam odzież, proszę pana? 25 zł. Po 25 to są młode pocztowe z kartami, tak? Z kartami, proszę bardzo. Zapraszamy do kolegi. Apel do hodowcy, czytamy komentarze pod filmem. Piszemy w której minucie, koledzy czytają komentarze. Po 25 zł to pocztowe z kartami. Pocztowe to po ile? Cześć kolego. Dzień dobry panu. Cześć, cześć, dobrze cię widać. Po ile tutaj? Bo rysie mamy, to rysio taki jest parka. Po 15 zł. Po 15 zł za sztukę. Za sztukę. Czyli 30 zł parka, te pocztowe? Po 10 zł. Promocja. 10 zł. Tutaj? Po 20 zł młotki. Po 20 zł takie młotki, proszę bardzo. Promocję kolega zrobił. Dzięki. Tutaj pójdę, tutaj ten klasy, tutaj pójdę te młodziaczki. Wiedych i te młodziaczki. Też podwiedzieć się z kartami, tak? Z kartami, ze wszystkim. Zapraszamy do Jedlińska. Podwiedzieszki, mamy sporo siwych, zapraszamy, mówię, sporo jest pocztowych, mówię, tu koledzy mają z kartami, z obrączkami, dzięki. Po ile te pocztowe? Co? Po ile pocztowe? A to zależy, 40, 80, to czyli z kartami, proszę bardzo, ta to będzie ta taka właśnie, ta ruda 70 zł, samiczka, tak? Możesz sypać i koniec. Po ile tutaj tak te żołobniczki, pasiaczki? Po ile kolego? Te piżaczki? Po 3 dychy sztuka. Po 3 dychy sztuka. A te to są rzeszowskie, czy to tak, dobrze? Rzeszowskie. A rzeszowskie takie młode ile? O, takie młode to ze 4 dychy. 4 dychy. Tu tam młodzież po ile kolego? Nie wiem, bo tam jest. Poszedł właściciel, nie ma. Tutaj te młodziaczki, po ile tak? Po 15. Po 15 złote te jaśniaki, takie widzę smolne, takie widzę, tak to. Po ile takie jasne? Które te stare? To stare, no. Dwie dyszki. Po 2 dyszki. Zapraszamy do Jedlińska dzisiaj. Po ile te poróweczki ściągowe? 8 dych tutaj, nie wiem czy to pana Leszka czy nie, po 80 zł, a te jasne? 1. Tutaj to są te całe sroczki, tak? Tak. Takie sroczki to po ile? Stówkę. Stówkę za? Parkę. Za parkę, a takie winiarki to po ile tutaj mamy? 150 stówkę. 150 zł stówkę za parę, tak? Tak. A to na tym. Takie widymki tutaj, to ile tutaj kosztują? Te młodziaki? 50 zł. 50 zł, czyli to tak samo, żółte wszystko po 5 dych. No. Ten masłowy też, ten kosmaty chyba więcej, nie? No. Ten masłowy ile kosztuje? Dwa jest. Dwa. Ile takie młodziaczki masłowe? Stówkę parka. Stówkę parka. A ten masiuszka, ta żółta, to co to jest? Samiczka. I ona kosztuje? Dwie stówki. Dwie stówki. Kurczę. Tutaj pocztowe tak mniej więcej do? Po dwie dyszki. Te garbacze tutaj? Te garbacze stówkę. Stówkę. Ta soczka co kosztuje? Dwie dyszki. I te winerki? Młode, trzy dychy. Stówkę za parkę tych parzystych mulimansów. Bez zera, tak jest. Tutaj po ile te pocztowe, po ile tutaj? Po całe 3 zł. Po całe 3 zł, tylko że kolega powiedział, że w kurcie. Po 3 zł, ale w kurcie. Wszystko. Tak jest. Dzięki. A za spróbę sama. Jest to jak? Pocztowe młode, tak po jakiej cenie mamy? Po 3 dyszki z kartami, proszę bardzo, zapraszamy do Jedlińska, koledzy mają już dzisiaj dużo pocztowych jest z kartami, tutaj te jaśniaczki, tutaj po ile tak mniej więcej? Po 2 dyszki, proszę bardzo, białe takie jaśniaczki pocztowe mamy,
Zapraszamy do Jedlińska, jest dużo młodzieży, tak samo. Pójdę taka pocztowa tutaj, bo tam to są rzeszowskie. No, parka taki rzeszowski. 8 dych, a ta poczta tak po ile? Po 3 dyszki z kartami, dużo właśnie kolegów właśnie dzisiaj do Jedlińska zaczęło przywozić pocztowe, jest dużo pocztowych, jest czym wybierać z kartami. Zapraszam do Jedlińska. Dzięki. Takie jaśniaczki to w jakiej cenie tutaj? 4 dyszki. 4 dyszki bocianki. Bucianki, 8 dyszek. Dzięki. Dzień dobry, widymek, winerek. Takie młodziaczki mam dzisiaj ściągowe, proszę bardzo, wielutkie. Proszę bardzo, zobaczcie jak się prezentują. Ile takie młodziaczki, po ile? 60-70 zł ceny wyjściowe, ale kolega też jest elastyczny w cenach. Przy hurcie na pewno też coś opuści. Elastyczny oczywiście, było. Tak jest. Trzeba coś powiedzieć. Bardzo fajne są, proszę bardzo, zobaczcie jak się prezentują. Zapraszamy do Jedlińska, do kolegi tutaj. Do gołębie pana Janka nagrywamy namiar. Jest te prowy tutaj po ile tutaj? Jest parka jakaś? Tak, to są parzyste. Parzyste, parka 60 zł, tak? Za sztukę? Nie, para 60. Para 60 zł. Proszę bardzo, mam takie perłowe za 60 zł, aby też kolego potrzebował. Namiar do pana Janka jest tutaj. 60 zł, takie perłowe parka. Tu są krzyżaki. Dobrze, krzyżaki. Parzyste i po ile? 6 dych. Krymeczek? 6 dych, poproszę, krzyżaki parzyste. Pana Janka, jakby coś, nagrywamy. Tu jest ten czarnodziób, tak? Samczyk kosztuje, po 2 dyszki, to wszystko po 2 dyszki. Tu mamy wiedeńskie młode. Wszystko chodzę, pohandlowali. Mam rękę, poczekaj chwilę, tak żeby dobrze było, niech przejdą tam. Takie wiedeńskie dzisiaj mamy, wiedeńsko, takie młodziaczki. Ile takie młodziaczki, Sławek? 9 dyszek mamy. Tutaj pasiaczka jest, tu gołębie Sławka nagrywamy na mnie. Jest taka to. Sprzedane, tak? A ten nybeczek co tu ma, Sławek? Samczyk. Zaraz tu go wrzucimy. O, wiesz co, to nie tak jak zrobię jeszcze nybeczka. Taki nybeczek samczyk, proszę bardzo, kolegi Sławka, namiar do Sławka jest. Ile taki nybeczek samczyk, Sławek? 400. 400. Proszę bardzo, jak się gołąbek prezentuje? Się gołąb prezentuje, czekaj, powolutku. Od teraz. Ale się uchwyci, to że teraz. Dzióbka nie ma. Takie korniaty, co to kolego spój? Nie. To mamy takie gołębie, ale nie wiem co ile kosztuje. Boki. Takie młodzież tutaj mamy pocztowe, to tak mniej więcej po ile tutaj? Po 10 zł, a taki graniasty 15. 15 ten graniasty, to wszystko po dyszku. Zapraszamy do Jedlińska. Tutaj te młodziaczki, po ile te jasne, tutaj i tutaj te po ile? A, po 15 zł. Po 15 zł. I ta poczta tutaj? Po 10 zł. Po 10 zł. Zapraszamy do Jedlińska. Dzisiaj bardzo dużo pocztowych. Oglądajcie kanał Lotowania Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach. Jedlińsk, Radomiec, Zwoleniu. Został słowo dzwonkiem, oby cię nic nie ominęło. Ja tam będę. Dzięki bociane, tyle kosztują tutaj ton. Ten właśnie 50 zł, a te pocztowe? Po dwie dych. Po ile tutaj ta młodzież? Po dyszku zapraszamy, proszę bardzo, takie jaśniaczki. A tutaj to, starszyzna? Po dwie dyszki, proszę bardzo, koroniate tutaj mam takie jasne, po 20 zł. Zapraszamy do Jedlińska. A tutaj te ciemne, tutaj po ile mniej więcej? Po dyszku, tutaj te pasiaczki, żołnierzki. Po dyszku i tutaj poczta. Zapraszamy do Jedlińska. Tutaj chyba z kartami, nie? To kosztują więcej, nie? Nie mają kart. Dobra. Dzień dobry. Tutaj jaśniaczki tak po ile mniej więcej? Po dwie podychy. Do pasiaczek? Trzy dyszki. Ceny wyjściowe koledzy zawsze mówią. Koledzy w Jedlińsku też opuszczają ceny wyjściowe. Tak, te jasne mniej więcej? Po dwie i pół dyszki, ale z kolegami można to negocjować. Przy hurcie są też dużo upusty. Targ jest po to, żeby targować i schodzić z ceny. Dzięki bardzo. Takie pocztowe z kartami to po ile? Po 30 zł. Zapraszamy do kolegi. Jest właśnie dzisiaj w Jedlińsku dużo pocztowych. Zapraszam do Jedlińska po zakup pocztowych. Po 30 zł jest czym wybierać. To panne bocianki, takie dereszki. Ile takie bocianki kosztowały? 150. 150 dereszki? Jedna. Jedna sztuka, proszę bardzo. 150. A deresze takie po ile mniej więcej? Po stówie, proszę bardzo. I budapeścik ładny. Co to budapeścik była? Samiczka? 50 zł. Proszę bardzo, tu gołębiarka namiar jest. W internecie? Nie będziesz, kolego, do klatka. Tutaj te sereczki wiem, że kolega cenił stówkę, nie wiem, za parkę. Łapciaty to nie wiem, co to jest. Samczyk kosztuje tutaj. Nie wiem, 3 dyszki? 3 dyszki, ta wyloteczka? 4 dyszki. 4 dyszki.
te gołębki na Darka, aby ktoś chciał te parzyste, namiar jest. A to co to są te dryjerki, dobrze mówię? Tak, dryjerki. Cześć kolego. Dryjerki, wielka parka takich młodych dryjerków. 50 zł. 50 zł zapraszamy do Jedlińska. Proszę bardzo, jak gołębi się prawie prezentują. Ja wiem, że już jest coś ładnego, to z samego rana, skoro świt schodzi. To nie wiem, co kosztuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki góry. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hejka, pana może tutaj daje te gołębi, nie? Pana, przepraszam. To są winiarki ładne. Ile te winiarki kosztują? Po stówce, by ktoś chciał w takiej półki, te winiarki zapraszam tutaj pisać. To są wywrotka, to jest wschodnio-ludzka, czy nie? Czy to jest mazurska? Bo jest mazurska na krótkim dziobie. Muszę sobie dobrze zakodować, bo nieraz podaję błędne informacje odnośnie wywrotek. Czyli mazurki są na krótkich dziobach, a wschodnio-polskie nie jesteśmy, koledzy prowadzą. I te winiarki to jest inaczej motylki na krótkich dziobach. To jest troszeczkę kasy, nie? Po 150, czyli 300 zł parka. Proszę bardzo, ktoś potrzebował, piszemy do kolego, w której minucie. I koledzy czytają komentarze pod filmem, właściciele też. A ten blajwinerek też kosztuje trochę, nie? 120 zł. Dzięki bardzo. Dzi, tak samo. Takie klimeczki tutaj, po ile tutaj? Nie ma właściciela tych gołębi. Ta pusta. Takie Budapeszki, to ile parka? 4 dychy. 4 dyszki, a to ten krzyżaczek? Nie wiem, to skupione. Skupione, dzięki. Thanks for watching the video. See you soon. Tak, dokładnie.